Budynek przy ulicy Granicznej 18 został ofiarowany przez Zofię Kalinowską na rzecz osób potrzebujących. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki rozpoczęto działalność Domu Dziennego Pobytu, Jadłodajni dla Ubogich oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dom Dziennego Pobytu przez lata stanowił ostoję dla osób starszych, oferując im miejsce spokoju oraz wsparcia. Jadłodajnia nie tylko zaspokajała głód, lecz także tworzyła atmosferę ciepła i wzajemnej akceptacji. W budynku znajdował się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem, dający pomoc i schronienie w najtrudniejszych chwilach osobom doświadczającym przemocy i będących w kryzysie. Trudne warunki lokalowe utrudniały realizację działań na rzecz seniorów, bezdomnych i osób w kryzysie. W 2020 roku powstał projekt nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. W marcu 2021 roku rozpoczął się pierwszy etap budowy placówki pod nazwą Centrum Wsparcia za Życiem. Jesienią tego samego roku rozpoczęto roboty ziemne. W 2022 roku rozpoczął się drugi etap budowy, prace wykończeniowe i montażowe w budynku. Budowa dofinansowana została ze środków budżetu państwa. Nowo powstały obiekt o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 podzielony jest na 2 piętra. Na parterze budynku znajdują się 3 sale terapeutyczne, sala spotkań, kuchnia, kaplica. W dalszej części budynku znajduje się profesjonalna kuchnia z zapleczem magazynowym oraz stołówka dla potrzebujących. Piętro budynku zajmuje 11 pokoi mieszkalnych wraz z łazienkami. Pokoje specjalistów. 3 kuchnie. Sala relaksu. Budynek w pełni przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki nowym warunkom lokalowym, wyspecjalizowanej kadrze i rozpoznaniu potrzeb kontynuujemy działania na rzecz seniorów, bezdomnych i osób w kryzysie. To solidna baza, która pozwala nam działać jeszcze sprawniej i skuteczniej. Nowoczesny budynek to nie tylko nowy start, ale przede wszystkim nowe możliwości. W Polsce w 2022 roku założono ponad 61 tysięcy niebieskich kart. Ponad 33 tysiące osób boryka się z kryzysem bezdomności. 3 na 10 Polaków powyżej 80 roku życia odczuwa samotność. Nasza Caritas widzi potrzebę rozszerzenia działalności o specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz dom samotnej matki w związku z zwiększającą się liczbą osób potrzebujących bezpiecznego schronienia. Wierzymy, że choć w części odpowiemy na rosnące potrzeby. Jako wspólnota Caritas budujemy przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć pomoc i wsparcie w najtrudniejszych chwilach życia.